Witajcie w tym filmiku, pokażę Wam jak skasować błąd. Jak widać świeci mi się auto z kluczykiem, czyli w sterowniku jest zarejestrowany jakiś błąd. Jest to błąd od przepływu mierza i pokażę Wam jak go skasować tanim interfejsem, dosłownie za 20 czy tam 30 zł interfejsem pod tytułem ELM327. Potrzebujemy taką kosteczkę i smartfon z jakąś aplikacją, na przykład Tork. Więc składam interfejs do gniazda diagnostycznego. Interfejs już mamy podłączony, jest w gnieździe OBD2, zapon mamy włączony i odpalamy aplikację typu Tork. Ono się łączy za pomocą Bluetootha ze sterownikiem. Chcę tam GPS, nie wiem po co mu jest, ale niech będzie. Interfejs się podłączył, bo autko, które widzimy tutaj, nie miga i wciskamy fault code, czyli odczytywanie błędów. Naciśnij, aby wyszukać. I mamy nasz błąd P0100 od właśnie przepływomierza. Kontrolka się cały czas nam świeci. Wchodzimy w menu. I mamy kasowanie usterki w EQ. Pyta się, czy na pewno, ok. I momentalnie kontrolka zniknęła. Gotowe. Spróbujmy jeszcze wypedałować błędy, czy aby na pewno błąd zniknął. Czyli znów hamulec i gaz, włączam zapłon. Kontrolka z autku z kluczykiem zniknęła. Na wyświetlaczu nie ma żadnych błędów.